Dzień dobry, dzień dobry. W poprzednim odcinku pokazałem Ci, w jaki sposób możesz korzystać z ATRAP, czyli mocków w Twoich testach JavaScript z użyciem Jest. Natomiast dzisiaj chciałbym pokazać Ci nieco inną funkcjonalność, którą także mocki w Jeście nam oferują. Więc w tym celu zerknij sobie na ten fragment kodu. Tutaj tak naprawdę testujemy, że w momencie, gdy nie mamy żadnych naszych użytkowników w bazie, no to gdy wywołamy metodę random, no to zostanie nam rzucony błąd. I teraz jakby ten test myślę, że w zupełności się sprawdza. Sprawdzamy po prostu, że błąd zostanie rzucony. I to jest coś, co zrobiliśmy w ostatnim odcinku. Natomiast czasami jest także potrzeba napisania asercji w naszym kodzie, która sprawdza, czy dana funkcja została na przykład wywołana. Zwróćcie uwagę na przykład na ten przypadek, gdy mamy funkcję random i mamy mniej niż jeżeli mamy po prostu żadnych, nie mamy żadnych użytkowników w naszej bazie, no to funkcja random nie zostanie wykonana, bo JavaScript jak będzie wykonywał ten nasz kod, no to w życiu on tutaj nie dojdzie. I teraz może zaś potrzeba czasami, żeby przetestować, czy faktycznie jakaś funkcja nie została wywołana, bo ta funkcja mogłaby zrobić coś na przykład bardzo złego, na przykład, nie wiem, odpytać jakiś zewnętrzny serwis, usunąć użytkownika, wysłać mu powiadomienie, cokolwiek, więc czasami jak robimy testy, chcemy mieć pewność, że jeżeli jakaś konkretna sytuacja zachodzi, to dana funkcja nie jest wywołana ani razu, albo jest wywołana kilka razy, albo jest wywołana z jakimiś konkretnymi parametrami. I teraz, żeby móc to przetestować, to możemy w Jeście skorzystać z tak zwanych szpiegów. Szpiegi, czyli spies, mamy dostęp do tej funkcjonalności także dzięki użyciu ATRAP. Tylko uwaga, ATRAPy w poprzednim odcinku działały w taki sposób, że w naszym teście zmienialiśmy implementację danych funkcji, czyli mieliśmy na przykład Axios i zmieniliśmy implementację tego konkretnego wywołania funkcji get i podstawialiśmy tam po prostu jakieś swoje własne dane. Natomiast teraz nie chcemy w żaden sposób wpłynąć na przykład na funkcję random z obiektu math, ale chcemy po prostu jakby sprawdzić, czy ta funkcja została wywołana. I teraz, żeby to zrobić, to możemy sobie wewnątrz naszego testu stworzyć szpiega. Ja tutaj już zrobiłem dla Was specjalnie test, który po prostu sprawdzi, czy jakby funkcja random zostanie wywołana określoną liczbę razy. Więc w tym celu napiszemy sobie po prostu szpiega. Zrobimy to, nazwiemy go po prostu spy, czyli szpieg po angielsku, i zrobimy jest spy on. Musimy podać jakby jaki obiekt będziemy szpiegować. W tym przypadku będziemy szpiegować obiekt mat i będziemy szpiegować funkcję random. I w ten sposób Jest jakby pod spodem podpina specjalne funkcje, specjalne obiekty, które od tej pory będą monitorować wszelkie wywołania funkcji random. Więc teraz, w tym momencie, jak użyliśmy tego spyona, to możemy asertować obiekt spy i go sprawdzać pod różnym kątem. I tutaj na przykład mamy różne helpery, które znajdziecie sobie w dokumentacji Jest, i mamy na przykład helper, który się nazywa to have been called times, i podajemy liczbę, jakiej się spodziewamy, że nasz szpieg powinien zostać wykonany. Więc w momencie, gdy wywołamy funkcję random, to szpieg powinien zostać wywołany raz. Więc napiszemy spy to have been called times i powinien zostać wywołany raz. Więc zapisujemy ten nasz test, zobaczymy, co się stanie. Jak widzicie, testy wszystkie nam przechodzą. Zobaczmy, co się stanie, gdy napiszemy 2. Zapisujemy, Jest wykrył zmianę, no i oczywiście jakby jest błąd, ponieważ w momencie, gdy wywołujemy funkcję random, no to jakby funkcja random jest wykonana tylko i wyłącznie raz. Więc poprawimy sobie ten test. I teraz
pokażę Wam coś, na co trzeba bardzo uważać. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że mamy kilka różnych szpiegów w naszych testach, więc na przykład zrobimy sobie tutaj szpiega i zrobimy sobie na przykład szpiega w sytuacji, gdy nie mamy żadnych użytkowników w naszej bazie, no to wtedy spodziewamy się, że w takiej sytuacji ta funkcja nie zostanie wywołana ani razu. Więc tutaj dopiszemy sobie asercję i oczywiście szpieg powinien się wykonać w tym przypadku, gdy nie mamy użytkowników, 0 razy. I zrobimy sobie kolejnego szpiega. I tutaj mamy kolejny przykład, gdzie no, ten szpieg powinien się wykonać raz, bo mamy tam jakichś użytkowników, tak? Więc po prostu sobie w tym miejscu dopiszemy tego szpiega i napiszemy, że powinien on się wykonać raz. No i teraz zobaczmy, co się stanie. Zapisujemy. I bam, wychodzi na to, że coś jest nie tak. Sprawdźmy, jaki test nam nie przechodzi. Nie przechodzi nam test random i w tym teście z jakiejś przyczyny nasza funkcja niby została wykonana 2 razy. I teraz dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że w momencie, gdy obserwujecie takie globalne obiekty, trzeba bardzo uważać, by po sobie posprzątać, ponieważ my powiedzieliśmy Jestowi, że od tej pory chcemy szpiegować tą funkcję, natomiast jakby po każdym teście powinniśmy posprzątać te nasze szpiegi po to, żeby one jakby w żaden sposób nie wpływały na nasze inne testy. Więc żeby to zrobić, wystarczy napisać spy, czyli nazwa zmiennej, gdzie przechowujemy obecnego spy'a i po prostu użyć funkcję mock restore. I dzięki temu macie pewność, że nie macie takiej sytuacji, że wasze szpiegi w jakiś dziwny sposób przenikają do innych testów i po prostu wam na nie wpływają. Więc pamiętajcie o tym, żeby robić tego mock restore'a. I tak samo mock restore'a warto używać, jeżeli zmieniacie tymczasowo implementację jakiejś funkcji z użyciem atrapy, tak jak robiliśmy to w poprzednim odcinku, a później na przykład korzystacie z tej funkcji w innym teście, to też warto zawsze po sobie posprzątać. Więc to jest jedna rzecz, którą chciałem dzisiaj Wam przekazać w tym filmiku, ale też szybko Wam jeszcze pokażę coś innego, bo często się zdarza, że używamy szpiegów jakby by kontrolować, że w dobry sposób mamy sekwencję wykonywania się danych funkcji. I oczywiście jakby helper to have been called times oczywiście przydaje się, ale czasami chcemy sprawdzić, czy na przykład funkcja została wywołana z jakimś konkretnym parametrem, bo gdzieś tam wewnątrz naszej funkcji chcemy wpływać na to, że nie wiem, jeden element musi być wywołany z takimi argumentami, jeszcze inny z innymi. I czasami zachodzi potrzeba przetestowania tego i tu też szpiedzy się do tego bardzo fajnie przydają. Dlatego Wam pokażę na przykład helper to have been env-called with i on pozwala nam sprawdzać kolejne wywołania danej funkcji oraz jakie zostały argumenty przekazane do tego konkretnej funkcji. Więc tutaj na przykład zrobimy sobie coś takiego, że mamy tutaj funkcję, mamy taki test, który sprawdza, czy jeżeli mamy 3 dodanych użytkowników, to czy faktycznie dobrze nam oni się losują. Więc zrobię taki test, który za bardzo nie ma sensu, ale po prostu pokażę Wam, jak można użyć ten helper. Więc zwróćcie uwagę, że za każdym razem, gdy jakby dodajemy tego użytkownika, no to wywołujemy funkcję add wewnątrz pętli for each i funkcja add, jak sobie podglądniemy w tym tutaj repozytorium, ona sprawdza i upewnia się, że dany użytkownik nie istnieje w bazie danych. Więc mamy tutaj sytuację taką, że
tak naprawdę funkcja find by powinna zostać wykonana 3 razy, bo dodajemy 3 użytkowników, więc 3 razy powinno zajść sprawdzenie. Mało tego, 3 razy powinno zajść sprawdzenie dla za każdym razem innego e-maila. Więc zrobimy sobie asercję. Na pierwszy ogień pójdzie oczywiście do zmiany ten szpieg, bo nie chcemy szpiegować już w funkcji random, tylko chcemy szpiegować nasz subject, bo to jest jakby obiekt naszej klasy UserDB, którą będziemy szpiegować i będziemy szpiegować funkcję findBy, którą jak widzicie przez użycie this wewnątrz tej naszej klasy po prostu sobie odpalamy. Więc mamy metodę findBy i ona będzie szpiegowana teraz z użyciem tego szpiega. Później dodajemy użytkownika 3 razy. I teraz przede wszystkim chcemy sprawdzić, czy faktycznie ten szpieg został wykonany 3 razy. Więc zapiszemy, zobaczymy, co się stanie. I testy nam przechodzą, więc faktycznie ten szpieg został wywołany 3 razy. I teraz sprawdźmy, czy za pierwszym razem został on wywołany z prawidłowymi parametrami. Więc mamy ten helper to have been env called with i w pierwszym wywołaniu, uwaga, nie indeksujemy tutaj od zera, tak jak w tablicy, po prostu w pierwszym, a nie w zerowym wywołaniu, to jest taka, wiesz, taki niuans, który może się wydawać dziwny, ale tak w Jeście se wymyślili, że kiedy chcemy sprawdzić pierwsze wywołanie, to wpisujemy 1. I teraz pierwsze wywołanie powinno być z parametrem email, oczywiście, oraz z e-mailem, który mamy pierwszy w naszej tablicy. Więc go sobie tutaj skopiuję, zapiszę i zobaczymy, czy nasze testy przejdą. Nasze testy przechodzą. Sprawdzimy sobie na przykład jeszcze trzecie wywołanie. Na początek zrobimy specjalnie babola, żebyście zobaczyli, że faktycznie jest to wykrywane. No i widzicie, że testy nie przechodzą, bo jakby w trzecim wywołaniu napisaliśmy, że powinno być lucky 0, a tam było lucky 2, więc oczywiście tu jest błąd i w trzecim wywołaniu powinien być ten e-mail z 2, więc sobie go zapiszę i zobaczymy, co nam tutaj teraz wyjdzie. No i widzicie, testy przechodzą, więc trzeba zapamiętać kilka rzeczy z tego odcinka. Po pierwsze, używamy szpiegów do tego, jak mamy w naszej funkcji jakiś zaawansowany przepływ jakiejś funkcji, tak? Czyli na przykład filtrujemy coś i chcemy sprawdzić, czy faktycznie nasz filtr zadziałał dobrze i czy wywołaliśmy jakąś inną funkcję z określonymi na przykład argumentami. Więc to jest jakby po co tak naprawdę używamy tych szpiegów. Druga rzecz, trzeba pamiętać, żeby po szpiegach zawsze posprzątać, bo inaczej możecie mieć sytuację, że szpiegujecie coś, później wykonujecie test i w innym teście robicie podobną rzecz, sprawdzacie jakiś inny scenariusz, a przez to, że nie posprzątaliście wcześniej tego spaja, to Jest może Wam naliczyć jakieś złe użycia, złą kolejność i to może prowadzić do błędów w Waszych testach. No i kolejna rzecz, że macie różne helpery, które możecie używać na tych mockach, czyli jak mamy mock, czyli tą taką atrapę, to nie zawsze robimy ją po to, żeby zrobić jakąś nową implementację tej atrapy, ale też czasami robimy atrapy tylko i wyłącznie po to, żeby przetestować, czy dana funkcja została faktycznie wywołana. I bardzo ważna rzecz, w momencie, gdy używamy tego spy on, to tak naprawdę nie zmieniamy implementacji tej funkcji, po prostu się tylko pod nią podpinamy, żeby monitorować, kiedy i jak została ona wykonana, natomiast implementacja pod spodem zostaje pierwotna, czyli taka, jak była wcześniej.
Oczywiście te dwie rzeczy możemy używać razem, tak? Możemy naszą atrapę zrobić tak, że po pierwsze zmienić jej implementację, a po drugie jeszcze sprawdzać faktyczną liczbę razy, ile dana atrapa została razy wywołana, z jakimi parametrami i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że materiał był dla Ciebie pomocny. Jeżeli tak, to daj znać w komentarzach. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na tym kanale.